Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Titled Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. Dużo gry. Mam nadzieję spotkać jakiegoś jednego fantastycznego arcymistrza z najwyższej półki. Gra Jan Krzysztof Duda, między innymi Hikaru Nakamura. Wesley So, już zauważyłem. Jest trochę tutaj wyjadaczy. Firuzja, między innymi, ale z zawodniku, słuchajcie, 3000 ranking ma gość do 17 miejsca. No te Titled Tuesday teraz się zrobiło mega mocne. Kiedyś troszkę, jeśli można powiedzieć, słabsze to było, no ale kiedyś nie grało tylu fantastycznych zawodników. Zrobiło się to bardzo popularne, jak widać. Dzięki serdeczne, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po świętach spokojnie, odpoczęta trochę, na szczęście, odespane, zregenerowane. Także mam nadzieję, że dobrze. Co u Was dobrego, dajcie znać. Przypominam też, że 3 czerwca odbędzie się zjazd szachusiów dla osób dorosłych. Gramy turniej i rozkoszujemy się pysznymi napojami, bawimy się, rozmawiamy. Nie tylko turniej, też after myślę, że będzie z szachami. To wszystko wyjdzie spontanicznie jak co roku. To już będzie chyba 3. edycja, z tego co kojarzę. Chyba 3. edycja. Czwarta? Trzecia chyba, bodajże. Ding nie zhańbił D4. Z tego co się dowiedziałem, to Ding był przygotowany z tym H3 i są dwie wersje, bo całą swoją pozycję on miał na szachownicy do momentu, kiedy Niepomniachtchi zbił pionkiem z G na F6. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli nie, to jest na YouTubie filmik. I prawdopodobnie sztab jego tutaj przeoczył to bicie pionkiem, ale ja nie sądzę. Prawdopodobnie Ding mógł zapomnieć, co grać po GF. Tak mi się wydaje. No bo nie sądzę, że przygotowanie było na takim słabym poziomie. Więc tam Ding prawdopodobnie się po prostu posypał, pomylił w obliczeniach, czy tam w wariancie, albo zapomniał czegoś. To są tylko przypuszczenia, ja tego nie wiem. Ale wiem, że się tam mocno przygotowywał z pewnych źródeł. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy Titled Tuesday. Życzcie mi powodzenia sobie. Życzę wam... Władimir Kramnik! Wam życzę miłej zabawy. Władimir Kramnik, moi drodzy, pierwsza partia! Mistrz świata w szachach! Władimir Kramnik, jedziemy. Obym się utrzymał z 15 posunięć chociaż, nie? Władimir Kramnik, to jest taki wyjadacz przecież. Mi ręka drży, moi drodzy. Ręka mi drży na samą myśl, że gram z Kramnikiem. Ależ to jest historyczna chwila. Cieszę się bardzo, słuchajcie. Cieszę się bardzo, ale dziwnie gra. A, chce mnie tutaj ograć. D4 zagra, mi gońca zamknie, co? Nie wiem, zobaczymy. Krzysztof, zobaczymy. Zagram mu niestandardowo. Pewnie nie analizował goniec F5. Co, tak mogę? Przykurzyć? Gramy 4. Czemu nie? Kramnik gra w miarę chyba wolno, co? Powiem wam, jestem w takim stresie, ale jednocześnie ekscytacji. Ale ładnie zagra. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Dobra, Krzysztof. Tylko tego nie spierdziel tak łatwo. Może jakiś skoczek tutaj. Spróbuję po prostu wymienić coś. Kramnik grał w szachy niesamowicie. Gra nadal. To jest zawodnik przecież 2700 z hakiem dużym, nie? Wprawdzie już nie gra, ale... No tak, tak, tak. Czuć tę moc, moi drodzy. Czuć tę moc. Ciekawe, co to za pozycja. Za dużo mi pozwala też ten Władimir. Skoczek, skoczek. Czy ja mam tam jakieś pamięcie? Nie wiem. Wracam. Ciekawym będzie zaraz na F2. Czy ja tam mogę palnąć? No, skoczek D5 jest nieprzyjemny. No, już nie mogę. Aha. No, powiem wam szczerze. Nie wiem, co grać. Dobra, wracam skoczkiem. Nie mam pomysłu. Chcę wstawić skoczka tutaj.
Tym wybił. To ciekawe. Gońcem wybił, gońcem i skoczkiem. Co on tu kombinuje? Tak. Wieżę wstawić na D1 pewnie, ale ja będę mógł wtedy. Co to w ogóle co? A, tutaj. Tego nie widziałem. No właśnie, atak na dwie rzeczy. Ale zaraz ja mogę. A, to i tak nic nie da. Dobra, zagram tak. On C5, ja zagram tak. O, pionka mi wziął po prostu, ale mnie będzie teraz męczył. Szkoda. Szkoda, Krzysztof, że się nie popisałeś w tej pozycji. Niestety, muszę grać jakoś bardzo koślawo. Wziął mi pionkę i mnie zadusi. Wziął mi pionkę i mnie zadusi. Szkoda, szkoda. Zżarł mnie trochę stres, przyznam się szczerze. No nie miałem okazji wcześniej grać z takim zawodnikiem. Ale niby Kramnik jest świetny, ale jakoś tak nie czuję w jego grze jakiejś supermocy. Może też wynika to z tego, że gra sobie przez internet i się bawi, nie? Ale przynajmniej gra solidnie. Dobra, idę tak. On tutaj pociśnie, co im nie zamknie. No tak, spróbujemy potem zagrać. Coś będę próbować gryźć. Nieźle mnie testuje. Do góry. Udało się tutaj wlecieć. Chcę skoczek B6. Czasu się robi mało, co nie? Zbił. Dobra. Uwolnił się z zagrożenia. Solidnie gra gość, no. Solidnie gra, co tu dużo mówić. Muszę wrócić. Hatch nawet z jego strony prawdopodobne jest. No właśnie, żeby wieżą zagrać na G4. Nie zdziwię się. Wieża G4 tutaj? Aha, tu mnie chce palnąć. Słusznie. Słusznie. Tak, zagram pionek wisiał. F6 mi ratuje jeszcze na chwilę, nie wiem. A to co, nie mogę tak? Aha, pani bina F8. Czuć moc, panie Kramnik. Jest pan dobry. No jest po zawodach, nie? No, ale to i tak zbije mi na F6. Dokładnie. Dobra, trzeba poddać. Trzeba poddać, ale miałem przynajmniej przyjemność zagrać z kierownikiem. Naprawdę jestem zadowolony. No to co? 41 ruchów utrzymanych. Znaczy, no wiecie, to się tak tylko gada. Ale zżarł mnie stres. To przyznaję się bez bicia. Zobaczmy, jak to poszło. Czy ja tutaj. Co ja mogę grać? Mogę grać D5. Kramnik jest pozycyjnym graczem. Ja przypuszczam, że wielu zawodników go ogrywa tutaj w internecie. Następnym razem bardziej bojowo podejdę do sytuacji. Ale super. Pierwsza partia.
Władimir Kramnik, zagrane, odhaczone. Super. I to jest fajnie właśnie w Title Tuesday, że można się spotkać z takimi zawodnikami. To jest piękne. Ten ruch był słaby. No, to są. A co, nie, Kramnik mógł lepiej zagrać? Skoczek H4 mógł zagrać. Ale to pewnie mu się liczyć nie chciało. No, tutaj co? Co ja tutaj mogę zagrać? Koń E5? A, to trzeba wszystko powyliczać. Dobrze, zobaczę, gdzie tutaj jakiś błąd gruby popełniłem. Co? Skoczek F2 było dobre już teraz? Ja cię kręcę. Znaczy, nie do końca było dobre. Ale co? A jak zbije król? Skoczek F5? Nie, no są za trudne rzeczy. Gdzie? Gdzie takie rzeczy ja będę wymyślał? Nie ma opcji. Gdzie ja tutaj popełniłem jakiś wielki błąd? Tutaj pewnie skoczek D3. Koniec D6. Słuchajcie, E4 nie zagrałem. Aj, nie dostrzegłem tego ruchu przecież. Tak. No cały czas mam. No nie, no to koło remisu to się wszystko cały czas obraca. Koło remisu. Aj, szkoda. Szkoda, nie dostrzegłem tego. No, odszedłem i tu pionkę oddałem. No to był gruby błąd. E4. Nie zauważyłem E4. C6. No tutaj to już mnie dusił. Bardzo dobrze to robił. Patrzę tylko, czy jakieś tutaj jeszcze coś tam, jakieś przeoczenia były. Fajnie zagrać z kremnikiem, słuchajcie. No nie, no tutaj to już mnie po prostu dociskał. No tak. Tutaj już nie było co grać. No dobra. Ale fajnie. To mi się podoba. Mogłem z takim kremnikiem zagrać 11 razy. Spoko. Z takich porażek to ja jestem zadowolony. Trochę zachowawczo jednak. No, może jeszcze przyjdzie pora na skalpik. Może się uda jeszcze z jakimś świetnym zawodnikiem zagrać. Tym razem w pierwszej rundzie. Kolejna runda za chwilę. Chciałoby się powiedzieć, moi drodzy, łapki w górę, ale na Twitchu nie ma łapek w górę, ale są na YouTubie. Łapki w górę, moi drodzy. Ale dobrze. Dobrze. Krzysztof, teraz żeby tylko. Teraz robimy 7 z rzędu i wio. A, witam cię, windywidualizowany. Nie można było to jakoś prościej zrobić z tym nickiem. Uśmiechem, żartem, ale dzięki, pozdrawiam również. Dobra. Czekamy na rundę numer 2. Arcymistrz z 2300? No to już drugi arcymistrz. Ja jestem zadowolony. Drugi arcymistrz jest dobrze. Czy jakieś webinary w najbliższym czasie? W połowie maja. W połowie maja zapraszam. W połowie czerwca. Ale arcymistrz kolejny. No świetnie. Ja jestem zadowolony, że są kolejni arcymistrze. Mimo, że to jest ranking 2300 na tym, ale. Dobra, tak. No, wybijemy. E3. Normalna poza. B3. Co tak? Dobra, goniec E2. Niech sobie zbije na B3. Pozwolę. Aha, żeby mi tutaj czegoś nie zrobił jakiejś krzywdy. Ale nie mam. Zawsze wieża A3. Nie no, na remis się nie zgadzam. Nie zgadzam się, bo chcę pograć. Ale arcymistrz mi remis wrzucił, słuchajcie. Nie. Remisów nie chcę. Gramy. Czy wybije? Wybił. Prosto. A tutaj ma ruch. Nie widział. Nie widział. Uff, na moje szczęście.
Dobra, goniec na skoczka został. Czy F4 jest dobrym ruchem? Może nie, nie ma co się wychylać, ale może tak. Przepchał? Nie może być dobre chyba. Tak czuję po prostu, że to. No ale tutaj wejdzie, dobra. Idziemy wieżą po tego pionka. No dobra, bije. Ten skupionek jest słaby. Słabo gra ten arcymistrz, słuchajcie. Naprawdę gra słabo, to się czuje. Zaraz zagram tak i wezmę pionka. A plan jest taki. No właśnie, idę tak. Ha, on pójdzie tu. No dobra, ale. Ha, nie może tak zagrać. On nie może tak zagrać, bo bije tu. Musi lufcik zrobić, to pewnie lufcik zrobi. Dobrze zagrał H4. Król zmierza blisko. Wieża pilnuje szóstki. To jest dobrze wszystko, to jest dobrze. Jeszcze tak muszę. I wieżę się ustawić tam gdzieś. Kurczę, jak to grać dalej? Powiem szczerze. A czekajcie, a tu? On tu, ja tu. Nie wiem, czy pionkówka. Aha, tu. Pionkówka wygrana. Tu. On tu wróci, bicie. I wie co z wieżówką, tak? Pionki będą wolne. Czy to będzie wygrana? Chyba to jest. Plaśnięcie chyba wygrywa. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest dobre. Czekajcie, tak. Tu. Jeszcze raz liczę. Bicie wieży, bicie tu. Nie, on wieżą wraca, co ja gadam w ogóle. Co ja w ogóle gadam? Dobra, idę tędy. Król aktywność. Niech łapie. On jest w defensywie. Teraz mam opcję szacha. To jest dobry ruch. A tak mogę? Tak gram. Jak tak, to tak. Tak. I bije. A tutaj bije. Aha, szachy. Tu. On ma słabego pionka na D5. I tu naciskam. To musi być dobra pozycja białych. No nawet powiem więcej, to musi być wygrana pozycja białych. No i bije. Jedna wieża się przedrze, pewnie. Idę tak. Tu do tego pionka będzie się dobierał, ale ja jestem tu szybszy. Tym pionkiem jestem szybszy. Tak myślałem. Tu się chowam jak coś. Tak. Tutaj i tego pionka chcę skubnąć. Być szybkim. No, chowam się tam. Tam pionek ucieka, co nie? To trzeba będzie liczyć. Bo jeszcze mam sporo czasu. Czemu jak panikuję? Ale ten pionek musi zasuwać jak najszybciej. Jak tu, to szach i wygrywam. I co siadam? Mam cię. Mam cię, arcymistrzu. Tak jest, moi drodzy. Dwóch gemów, jeden punkt. No, nieważne, nie wiem, kim gość był. Nie wiem. Grał trochę słabo, ale GM to GM. Bądźcie tak uprzejmi i sprawdźcie, proszę, z kim grałem, jeżeli możecie. Tutaj jest nazwisko. A jeśli nie, to też nie szkodzi. W każdym razie, no, jestem zadowolony. Jest, moi drodzy. Czy to poszło? Zobaczymy. Jakieś błędy były. Na pewno tam podstawiłem, ale gość nie wykorzystał. Tu jestem ciekawy, czy tu dobrze zagrałem. Goniec E2. No, normalnie, okej. Okay, dobra, bicie. Roszada. Cześć, Matemat Szach. Ramzes, cześć, witam cię. Mam z nim 1-1. Okej, okay, no to się odkułem. Tak. Tu jakiś remis wrzucał. Wieża i tu podstawiłem, nie? Bo on mógł zbić.
Prawda to czy nie? Chociaż też nie do końca chyba. Teraz tak patrzę, że po biciu i skoczek, bo jeżeli by zagrał tak, to rozpatrywałem tutaj, jeżeli zbija, to jest taki duży plus dla mnie? Ha, chodzi o to, bo już widzę o co chodzi, że zagram sobie skoczek D7? Nie, znaczy chodzi głównie o to, nie, że zbijam tam piórkę z aktywnością, ok. No to jednak nie podstawiłem, jak widać. Też tyle. Wieża E8 tutaj, tak. Czułem, że to jest... Ale to przesadził. To widać, że nie wyczuł sprawy w ogóle. Oddał mi centrum, oddał mi pola. Rocznik 7-5 i ranking 2500? No to słuchajcie, no to jest jeszcze kawał gracza, no. Tym bardziej mi miło. Tym bardziej mi miło. GM na rozkładzie. Bardzo dobrze, Krzysztof. Bicie, bicie. No i tak, już wiedziałem, że ten pionek jest słaby. Ta wieżówka musi być wygrana. C4 każe grać w ogóle szybkie. Możliwe, że dobre. Ale tu się napatrzyłem się na to, żeby tego pionka chapnąć. H4. To też jest dosyć istotne, żeby tu łapać przestrzeń z tej strony i żeby przejść królem. Żeby mieć grę po prostu. Bo ten układ wieżami to jest za mało, żeby się przebić prawdopodobnie. Znaczy jakieś tam opcje mogły być, ale król musi być w gotowości w końcówce. Tak, 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 tak. No tak, tu już wygrana. Tu już chyba nie puściłem. Znaczy, że tak szybko przerzucam, ale tak, tu już wygrana. Tu już wygrana, ok. No, gitara. Słuchajcie, dobrze. Jeden punkcik, dwóch arcymistrzów, przypominam, jest dobrze. Pierwszą partię grałem z Władimirem Kramnikiem, moi drodzy. To też jest dla mnie super sprawa. Bardzo się z tego cieszę. Można powiedzieć, że Tighted Tuesday zaliczone już. Jak z Kramnikiem już się zagrało. Ale gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej. Kolejny arcymistrz. Więc dwóch arcymistrzów za nami. Witam Cię, Wojciechu. Tam C4 czemu nie poszło? No nie poszło, bo nie miałem takich zamiarów. Możliwe, że było dobre oczywiście, żeby tam pchać pionki. Ale no nie poszło. No miałem inne plany. Tam aktywność króla bardziej mnie interesowała i też, że ten pionek D5 był słaby, więc nie chciałem go wymieniać. Tak sobie to wymyśliłem. Moi drodzy, a pytanie mam. Dajcie znać tutaj na czacie teraz na żywo, jak jesteście, ale też i w komentarzach, jak będzie na YouTubie. 3 czerwca. Kto przyjeżdża do Olsztyna? Albo ktoś się zastanawia. Mam nadzieję, że jesteście w temacie. 3 czerwca. Zjazd szachusiów. Osoby pełnoletnie. Mogą też przyjechać oczywiście kibice. Nie trzeba grać w turnieju. Pomieścimy się, ale miejsc grających będzie z 50, myślę. Max. Wojciech rozważa. Ok. Fajnie. Fajnie, fajnie. Rozważajcie, bo to myślę, że spoko termin. Ciepło będzie. Przyjemnie. Stare miasto. Przyjemny klub bilardowy, dużo miejsca, myślę, no czek na 50 osób, więc no. Warmia, jak ktoś nie był albo lubi, to zapraszam. Lukal, nie powtórzę twojego niku, bo jest skomplikowany, ale cieszę się, że na 90% jesteś. Dobra, lecimy. No i o, to jest najgorsze, trafić na FM-a 2800, co nie? To jest najgorsze, wolę już GM-a 2800, no ale jest tak jest, jedziemy. Dobra, jedziemy, jedziemy. Skupienie. Skupienie, Krzysztof. H4. Jak zwykle. Chcą mnie tutaj postraszyć. No dobra, robię roszadę. Gram w szach. No niech idzie sobie ten H5 pionek. Chyba koniec H8.
B5 zagrał. Mądrze. I tak gram. Królem zagra, przepraszam. W sensie, no i tak gram w ten sposób. Muszę otwierać pozycję i tu goniec A6. Gość jest myślący, czy A4 tam jest ok. Trzeba tutaj porozważać to wszystkie możliwości. Mi się pozycja podoba, jest taka fajna do kombinowania. Tutaj nie skoczkiem, tylko wieżą. Skoczek mi się tu przyda do obrony. Dokładnie. Skoczek D7 będę mógł uwolnić hetmana. Fajnie, że to wymienił. Dla mnie to jest na plus, wydaje mi się. B3 chyba musi dojść. Ale zaraz B3, to ja nie mogę palnąć tam. Tu, tu. Mogę palnąć. A nie, bo tu goniec broni, nie mogę palnąć, nie mogę, nie mogę, nie mogę, ale tak mogę. Chyba tak mogę. Czy ja tak chcę? Chcę. Chcę czy nie chcę? Słusz konkrety. Chcę. Osłabić tu C3. Aha, bo ja atakuję jeszcze gońca. No to jeżeli on zbije, to bije mu wieżę. Muszę uważać na matę na G7. On raczej zbije mi na E4. Dokładnie. Tak, tak, on tu będzie dobrze kombinował atak. F5. Może wrócić skoczkiem. Zamknij mi gońca. Będę musiał go wymienić. Wieżę na A2 mogę w sumie zbić. No dokładnie. No dobra, skoczek E5 na razie aktywnie. Dobra, wracam wieżą, żeby mieć opcję powrotu. No tak, tutaj muszę po prostu wymienić tego gońca, nie mam wyjścia. Co? Aha, F4 będzie chciał grać. To tak, spróbujemy wymienić hetmany. Tak, tak, na mata muszę uważać, na G7. To jest jego broń, B4, bicie, bicie, zbije, zbije wieżą. Zbił! O, to jestem zaskoczony. Jestem bardzo zaskoczony, powiem wam szczerze. No, szukam jakiejś drogi tutaj. Wieża B4. Aha, spokojnie sobie tak ucieknę. To jest jakoś więcej. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobrze. Aj, źle zagrałem, bo on mi to robiła koń A4. Właśnie. Kurczę. Właśnie. Dałem mu szansę. Dałem mu szansę w ogóle na grę. Muszę się królem przybliżyć. Ale nie dziabnie jeszcze tutaj, nie? Wziąłem pionka. Tak.
jakoś obrona, żeby mata tylko nie dostał. Możliwe, że będzie ciężko. Coś tam mi H5 ucieka jakieś. Czy tutaj jak zbiję? Co mi grozi? Nic. Jesteś mój. A, wezmę. Moi drodzy, gość 2800 na rozkładzie. No ja nie poznaję kolegi po prostu, no. Ajajajajaj, jak dobrze, słuchajcie, jak to się dobrze zaczęło. 2-3, z tym, że z kramnikiem jeszcze w pierwszej. No takie początki są, są fajne, no nie powiem, że nie, są fajniutkie. Ale pozycja była mega, no taka, jakbym wypuścił go tutaj trochę. No H4 to przesada, znaczy no tak grają. Troszkę z teorii niby schodzi. Ciekawy jestem, czy ja go tutaj jakoś miałem w debiucie mocno. Czy są hostele? Są hostele. Wysoka Brama sobie napisz, starówka. Ojejku, czy to się nazywa Wysoka Brama? Hostel Wysoka Brama. Jakoś tak. Polecam. To jest bardzo blisko wszędzie, dosłownie wszędzie w promieniu 50 metrów, więc no, można sobie tam ogarnąć już temat. Którego pionka ma temat szach? Zaraz zobaczę. Poczekajcie, bo jestem jeszcze w takim trochę... O, właśnie, on zagrał H6 i to było dobre dla mnie. Aha, tu sekwencję ruchów taką można wykonać było. Hetman B6, koniec F5, ale to też dokładnie trzeba grać. Ja tu miałem A6 w planach, tak też poszło. Król F1 bardzo ładnie zagrał. No i co? Tutaj goniec zbił, niby też dobrze. Goniec A6. Skoczkiem każe bić, no ale wieżą tam. Dajcie spokój. Tak, tak, wszystko się zgadza. Hetman B6, podobała mi się poza. I co? Aha, B3, błąd. I koń E4 ze strony mojej tutaj. Zobaczcie, wyszło dobrze. Wyszło bardzo dobrze. Koniec A1, tak. Aha, no teraz każe zbić jednak na A2 mimo wszystko szybciej. Też prawda. No ale F5 tutaj myślę, że... Ja się troszkę obawiałem czegoś takiego, że tutaj skoczek wejdzie, zaraz mi hetman wejdzie i tam do mata. Dlatego F5. Też działało, tak? C4? Ciekawe, otworzyć linię. Skoczek wszedł, hetman. Wracać. Tutaj, no wymienić trzeba. Wieża A2, nie zbiłem. A dlaczego nie zbiłem? Tutaj, tutaj, co ja przeoczyłem? Aha, hetman B5, czyli szybka konterka. To przeoczyłem. Ale okej, okay, to cały czas się trzymało. Wieża, tutaj królik. Tutaj wieża B4, źle. Podejść królem, bo zapomniałem o tym, że koń A4 jest to, co zagrał w partii. To już historia, moi drodzy. To już historia, mamy kolejną partię. Znowu gość jakiś FM2700. Dobra, ostatnio sobie tutaj analizowałem te pozycje.
Dobra, tak. To są normalne pozycyjki. Dobry. No tak. Przepychamy. Sobie spokojnie gramy. Tak, no A4 może zasadzić, ale wtedy skoczek nie skacze. Idziemy, aha, tu zagrasz. Dobra, i tak muszę, tak. Gonię CF5. Grunt to wyrzucić stąd skoczka. A niech się rzucają na mnie, niech się rzucają. Proszę bardzo. Trzeba przytrzymać pionka. Aha, skoczek wchodzi. No, na szczęście jest jeszcze goniec E1. Jak tak, to też tak mam. Ciekawe podejście. W sumie racja. To uciekam królem od razu. Ciekawe, czym zbiję. Tym zbiłeś, to ja może pionkiem ci tutaj hapnę teraz. Tak. Przetrzymać tu. Co to za poza jest? Dziękuję za subskrypcję, bo słyszałem dźwięk subskrypcji. Bardzo dziękuję. Tak, skoczek na F4 stoi bardzo dobrze. No, śmiem twierdzić, że czarne mają dobrą pozycję, aczkolwiek... Mam nadzieję, że nie mają szans mnie zaatakować na skrzydle. A tutaj trzeba będzie na skrzydle hetmańskim zrobić jakiś porządek. Czy on może plasnąć tu? Ciężko powiedzieć. Czy to jest dobre? Ważne, że tam skoczek nie ma ruchów. Goniec F1, może goniec C3? Goniec F1, no na razie myśli, dobra. Grunt to nie podstawiać, tak głupio nie podstawiać. A no właśnie, tu się cofnął. Pytanie, czy taki ruch? Nie, on tam przejdzie. Właśnie, więc muszę chyba tak zagrać. Tak, muszę tak zagrać, żeby scalić wieżę. Bardzo mądre podejście z jego strony, muszę przyznać. Zagram tak i tak. No, na pewno będzie chciał mnie tu jakoś poszukiwać. Po takim ruchu czasami też mam bicie, jeżeli się zastanowić, czy to będzie dobre, ale... No teraz pytanie, jak grać? Może tak w ogóle teraz rozwalać tu opcję? Może tutaj? Spróbujemy tak postraszyć skoczka. Zobaczymy, jak zareaguje w ogóle. Dobra, już widzę jego reakcję. Tak zagra? Może tak, no to zagram tu. Okej. Tutaj chyba teraz idziemy. Trzeba atakować i z powrotem goniec. A jakby tak zagrać? Wiem, co zrobię. Zbiję i zagram C6. I B5.
piątki będę chciał, żeby robiły karierę. No tak, ale mam taki ruch, ok. Tak nie może, bo tu mam strzała. Muszę uważać na maty. Ma 10 sekund. Pionka biorę. Okej. Uciekam. No widzę, widzę, że jesteś tutaj groźny, gościu. Niestety to widzę. Dobry ruch zagrał. Bardzo dobry ruch zagrał tu. Kurczę. No dobra, ryzyk fizyk. Znaczy no muszę tak chyba nawet. Nie miałem za bardzo wyjścia. Aj, szacha mi jeszcze dał. To w topa. O, szkoda, 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 szkoda. Chyba miałem gościa w ogóle na widelcu, nie? Dobra, trzeba poddać. O, wiecie co? Szkoda tej partii, bo czuję, że miałem go, nie? Zaraz zobaczę, szybko przelecę tutaj temat. Że środkowej. 2 na 4, nie najgorzej i tak. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia zawsze. Nie wybroniłem się tu jak trzeba. Starałem się twardo trzymać pozycję, kurczę. Niby czarna lepsza tutaj. Tak, a tu jakby się wszystko zgadzało, tak? A co on każe grać? W ogóle każe bić tu i bić tam. Może trzymać te gońce. C6 okazało się, że złe, bo przez D5 się otwiera. No na razie zwarcie wszystko porówno, aczkolwiek z praktycznego punktu widzenia... Aha, co trzymać? Tak, tak, tak. Hetman D2, tak. Pionkożerstwo mi się włączyło. Jak to nie było takie super optymalne. I tutaj co? Hetman F1. Tak, tak, czułem, że tu się gubię, nie? No wieża D1 widziałem taki ruch. Właśnie nie mogłem tak, bo jest tutaj, tutaj. Remis pokazuje? A król H4 w ogóle? Ale jaja. Bo ja tylko w tym wariancie widziałem taki ruch jak wieża G4. To taki remis pokazuje, nieźle. No dobra. Przynajmniej była ciekawa partia. 2 na 4. Jest ok. Dziękuję za subskrypcję. No prawie, Pietrek, prawie się udało go rozklepać. Jakiś turniej na żywo, kiedy gram nieprędko. W tym roku niestety nie planuję długiego turnieju. Z uwagi na inne rzeczy, które chcę robić, więc z czegoś muszę zrezygnować. Ale jakieś takie szybkie turnieje jednodniowe pewnie w tym roku zahaczę. Ale takich długich to niestety nawet moją ukochaną Pragę muszę odpuścić, choć uwielbiam ten turniej. Kramnik ma 4 na 4, zobaczcie, a prowadzi Jan Krzysztof Duda. Czy są jeszcze jakieś partie? Sprawdźmy. No tutaj to remisik, ale gość specjalnie chce wygrywać na czas. No nie, no. Okej. Czekamy chwilę na rundę piątą.
Ale ładnie było, co? Ale wiecie co? Przynajmniej jest walka. Na razie po tych czterech rundach jestem zadowolony. Bo jest walka przynajmniej. Jest walka. I są skalpy. Gambit Wołżański, czy jest przepiękny? Powiem szczerze, no jest ciekawy. Nie grywam go czarnymi. Bardzo lubię go grać białymi za to. Jest trudny. Jest po prostu trudny i uważam, że no, znaczy można grać wszystko, no na pewno jakoś tam rozwija taktycznie przede wszystkim. Jest taki łapkowy, zależy na jaki poziom, ale nie. Teraz go nie gram, nie gram. Ale polecam, oczywiście. W Title Tuesday jest jedna wada, słuchajcie. To już mówiłem wiele razy. Te przerwy po czwartej i po ósmej rundzie. Czy one muszą być konieczne? Na Lichesie z kolei nie ma tych przerw. Lecą od razu z tematem. Od największego portalu na świecie można wymagać przecież bardzo dużo, prawda? Żeby coś zmieniali, a nie spoczywali na laurach. No ale dobra. Jesteśmy użytkownikami, trzeba się dostosować. Nie ma wyjścia. Można sobie tak gadać. Ja jestem ciekawy, kiedy Janek zagra jakiś turniej klasyczny. Ciekawe, czy on tam się regeneruje, ćwiczy, trenuje. Zapewne się przygotowuje. A więc na to czekam. Słuchajcie. Coś na YouTube'a fajnego trzeba wstawiać, co nie? Naszego arcymistrza. Co sądzicie o meczu Nepomniachtchi Ding? Wiadomo, że już w tym momencie są dwie partie za nami. Nepo prowadzi. No, zniszczył tam Dinga niestety, ale Ding podobno się po prostu pomylił w wariantach przygotowanych. I no ja kibicuję Dingowi mimo wszystko. Może wam powiem z jakiego powodu kiedyś, jak mi temat jeden wypali. W Chinach, o tak powiem, tajemniczo, więc, no ale to między innymi, no w ogóle kibicuję Dingowi bez tego, bez żadnych tutaj, powiedzmy, korzyści z mojej strony, tylko lubię tego zawodnika, jest taki cichutki, skromny, ale też solidny, no szkoda, że tutaj troszeczkę za łatwo przegrał te partie białymi. Może nie wytrzymał psychicznie. Mam nadzieję, że ta porażka go otrzeźwi, bo tutaj trzeba po prostu no, mocno grać. Trzeba mocno grać, no i nie ma zmiłuj się. To jest mecz o Mistrzostwo Świata, to są ogromne sprawy. Wiadomo, że Carlsen zawsze będzie tutaj, Carlsen będzie najlepszy, to wszyscy wiedzą, ale no, oficjalnie jest to mecz pomiędzy nimi, koniec kropka, więc dla jednego z nich będzie to wielka, wielka sprawa. Sądzę, że Nepo jednak chyba już nie odpuści, no dwie rundy dopiero, ale widać po nim, że jest mocny, jest przygotowany, ma doświadczenie. Ale jednak liczę na Dinga, mam nadzieję, że się odbije i jeszcze pokaże fantastyczne partie. No łatwo się gada, tak. No zgadza się, to się nam łatwo mówi, łatwo się nam obserwuje, tam w nich kipi pewnie sporo emocji. Czekamy na kolejną rundę. Myślę, tutaj też słabe jest to, że jak przegrywam partię, no to mam małe szanse na zagranie z kimś bardzo mocnym. A chciałbym jeszcze jakiegoś tutaj tu zadorwać. No na pewno tych czwórkowców nie dogonię, nie ma szans. Ale może ktoś się z nich potknie, a mi jakoś lepiej pójdzie. Może się spotkamy, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie, cztery partie były, dwóch arcymistrzów za mną. Między innymi Władimir Kramnik, który ma 4 na 4.
Jeden arcymistrz ograny, jeden FM2800 prawie ograny. No to też na pewno fajne, miłe. Tylko, panie Czeską, po co te przerwy? Przynajmniej jakościowo te partie dobre, myślę. Walka jakaś, a nie jakieś takie podstawki zbyt łatwe. Czy ja grałem cały czas w Lidze Polskich Klubów? Bo wydawało mi się, że stoi, że punkty szachu się stoją w miejscu. Grałem. W Bitwie Klubów grałem. No, ostatnio słabo było. Mistrz międzynarodowy. Znowu 2800 jakiś. Zobaczcie. No właśnie, to jest to. Nie ma lekko. Okej. Okay. G6. Krzysztof, tylko rozegraj to dobrze. Tutaj chyba się grało H6, z tego co pamiętam. Najpierw H6. Myślę, że skoczek E5 będzie dobrym posunięciem, bo F4 nie może, bo tutaj. Ale może goniec E2, no właśnie, ale to wtedy ja sobie czmychnę tak. Nie, czy zagram tak? Zagram tak najpierw. Dobra, i chyba tak. Chodzi o to, że po tym ruchu tam chcę wejść. Aha, to on mi pozwala tam wchodzić. Dobra, ryzyk fizyk. Idziemy tędy, żeby on wymienił gońca ze skoczka. Co to będzie za gra? Nie mam pojęcia. On B6. O, chyba jest słaby ruch, ale poszło. No właśnie. Nawet nie mogę kwiknąć tego pionka wziąć. Tutaj chcę zagrać. No teraz pewnie pozycję będzie chciał uspokoić. Mi się podoba ta pozycja mimo wszystko. No wracam hetmanem. Teraz mam taki ruch ciekawy. Co tu złapać hetmana? Grozi tak. Czy ja złapię teraz już hetmana? Czy on musi wymyślać jakieś tego typu rucha? Tutaj to łapie hetmana, słuchajcie. Nie, nie łapie, bo ma tutaj zagranie. Ale dobrze, to niech ma. Zawsze mogę uciec tędy, ale czy ja tam chcę? A tutaj miał zagranie jeszcze. To dobry ruch, czekajcie, bo jeszcze mam taki ruch, żeby tutaj trzymać. On czy tak może? Teoretycznie może, ale on taki też ruch. I teraz pytanie, czy on mi tu krzywdę zrobi tędy, grając? Może to uczynić. Tak. Obawiam się, że mój król ma kłopoty. Wracam hetmanem, żeby tu bronić. Tego pionka jakbym wziął, to by się u niego posypało wszystko. Jeszcze mam takie fajne zagranie, jak z czasem, porówno mniej więcej.
Jeszcze skoczek C4 wisi, B3 nie może. W porę hetman wrócił, ja bym na jego miejscu tak zagrał chyba od razu. No tak, idę tędy. Chcę co, gońca chcę wziąć, czy co? No chcę. Co, tak zagram? Idę mata? Chyba nie, co? A jakość wezmę. Mata ma? Nie wiem, bo tak gram i chcę. Aha, ja nie mogę hetman B6, co ja gram? Znaczy nie, no to nie jest zły ruch, ale nie mam hetman B6. Ale on też nie może mi chyba jakieś krzywdy zrobić, co? A mata może mi wcisnąć. Co ja gadam? No to remis może być. A nie, no to z remisu jestem zadowolony. To ja remis biorę. Tak sądziłem, że nie chcesz remisu. Tutaj tu chcę zagrać. No tak. Nie, no ja wiem, no remis, no. Nie? Próbujemy szczęścia. Nie wiem, tak. Będę chciał się tędy przedrzeć. Ale czy to mi coś da? Nie wiem, czy to mi coś da. Szach. Tu się przeczołgam. Jak z czasem on chce wygrywać, nie? On chce wygrywać tę partię. Chcę pionka wziąć i wezmę. A, i straciłem jakość. Ale w dobrej wersji, w dobrej wersji. To nie jest źle, tylko ja hetmanem nie mogę się poruszyć za bardzo. On tu pójdzie, ja wieżą, pognam. Albo i nie, wracam. No właśnie. Chyba trzymam, bo szach to tu. Skoczek wchodzi. Tak, tak. Mata dostałem. Kurczę, zapomniałem o tym motywie. No nie. Oj. Ostra partia była. Kurczę, blade. Ajajaj. Zerkam, bo była według mnie bardzo ciekawa pozycja. Bardzo ostra partia. Szkoda, że nie dociśnięte. Kurczę, blada. Zobaczmy, jak to się toczyło. Jestem zadowolony z tych partii, wiecie, tylko punktów mało. Jestem mega zadowolony z partii. Każe bić po prostu pionka, no. No nie, no w tej pozycji olać hetmana i każe bić pionka po prostu, Krzysztof, bić pionka. Mega, para gońców, wszystko gra. Tak, tak. On tutaj. No F5 też mi się ta pozycja zaczęła podobać. Każe zbić tutaj skoczka? Niewiarygodne. Że trzymać ten. Dobra, może. No to widzicie, to jest maszyna jednak. Maszyna wszystko przeliczy. To też taki duży plus. Tu mi się wydawało, że jestem niezły. No tutaj oczywiście miał zawsze remis. Potem nie chciał remisu. Wydawało mi się, że prostuje temat. No właśnie. Hetman niepotrzebnie poszedł tędy. Bo tu mi skoczki nic nie robiły. Bez sensu hetmanem tam poszedłem, bo i tak hetmanem z F6 nic nie mogłem podziałać. Bez sensu. Jakoś tak po prostu, że hetman bliżej. Taką ma dobrą pozę. On tutaj powinien zagrać co na E5. Kto takie ruchy wynajduje? I tu już jest lepsza moja.
Wieża D5, baranie 1. Wieża D5, no taktycznie nie zobaczyłem. Wieża D5, przecież tu jest związanie. Wieża D6 jeszcze miał. Też wszystkiego nie widział, jak widać, no. I co? Goniec E6 nie widziałem, słuchajcie. Ale jaja. Jaki piękny ruch. Jaki piękny ruch goniec. Po goniec E6 ja bym nie przegrał tej partii. Ja nie widziałem goniec E6. Tu, tutaj to nic nie daje, bo bije. Wszystko się pięknie trzyma. Ale jaja. Ale jaja. Wiecie co? No to są właśnie te jedyne ruchy. No podstawka z mojej strony, ale goniec E6. No nie, no. Uff. Szkoda. Dobre są partie, tylko mało punktów. Mało punktów. I właśnie to jest ten dylemat. Zobaczcie, partie są dobre, mało masz punktów. Dużo masz punktów, partie są złe. Co wybieracie? Pierwszą czy drugą opcję? No właśnie. Masz dużo punktów, a grasz mierne partie. Masz mało punktów i grasz świetne partie. Świetnie to może za dużo powiedziane, ale niezłe. Dobra, lecimy. No tutaj to jest ważna partia na odkucie się, bo naprawdę. Już teraz mam gościa troszkę słabszego, widać po rankingu. Dzięki serdeczne. Bezrobotny Wojtku. Może Hetman D2 jeszcze? No to tak, bo po tym ruchu idę sobie tu. Tak, chcę zagrać. Przytrzymać gońca. No przytrzymam go sobie jeszcze. Tutaj takie posunięcie. Chyba tak muszę walnąć. No chyba tak. Pozwolę mu zbić. Ha, tu się jednak czaisz. Sprytnie. Tak, nie mogę. Nie mam jak bronić pionkę sensownie. Mądrze zagrałeś, muszę cię zbić skoczka. Bardzo mi się ta pozycja już nie podoba, bo straciłem, znaczy musiałem wymienić bardzo fajnego gońca. Z drugiej jednak strony zachowałem pionka, więc pozycja do najlepszych nie należy, ale wiecie jak to jest u mnie. Jak pozycje są słabe, to generalnie je wygrywam często. Ale to brzmi, ale pewnie tak będzie. Coś czuję, że tak będzie. No tak, tutaj mnie trochę pomęczył. Jeszcze zobaczę, krótką czy długą. Nie, no pewnie długą trzeba robić. Koniec. Długa roszadka i tyle w temacie. Pytanie, co dalej robić? Bo to wszystko stoi, u niego też jest dobrze. Co? Tutaj? A to dziwny ruch. Dobra, to ja się przestawiam wieżą, potem może drugą. Już, taki, już jakieś takie ruchy wiszą w powietrzu. Co? Tak się bawimy. Nie no, dobra, bicie w przelocie, to obowiązek. Raczej. O, król może mieć kłopoty. Kłopociki. Tak, zagram, otwieram gońca, muszę otworzyć gońca. Przepchał, bardzo dobrze zrobił. Bardzo dobrze uczynił, niestety dla mnie. Tak, bardzo ryzykownie gram, powiem wam. Mega ryzykownie. Ale spróbuję zrobić blokadę. No, poświęcenie biorę pod uwagę. Zresztą zasłonięcie się skoczkiem.
Chyba, że mi palnie. A jedna wieża chyba tu krzywdy nie zrobi. No tak. I teraz. I co dalej? Bicie na D7. Może na razie tak. Nie wiem, czy bicie na D7 było dobre. Na razie przytrzymam skoczka. Zobaczymy, co on sobie tutaj wymyśli. Może tak w ogóle? Może tak, na razie trzymam skoczka. Nawet w jakiejś wersji może oddać wieżę za gońca czarnopolowego, jeżeli będzie miał ochotę. Na razie muszę się bronić. Może B4 w ogóle tutaj przykurzyć. O właśnie. B4 może być ciekawym ruchem, ale to też oddaje trochę. Dobra, tak gram i będę uciekał króla. A co tam? Kto zabroni? Ha, tu zagrasz. Dobra, uciekam. Jak tak, to tak i tak jeszcze jest strzał. No to już będzie się działo. Znaczy, jeszcze hetman jest. A tędy. Dobra, idę tak, bronię się. Oczywiście bicie na B6 za chwilę wejdzie, ale król już ucieka. Nie ma to jak grać w obronie, co? On się zastanawia, jak atakować. A myśl sobie jeszcze z 20 parę sekund. No tak, myślałem. Tutaj uciekam. Jeszcze tam na C6 coś wisi. Tu. O rety, robi się gorąco. Muszę naprawdę chyba uciekać tym królem, gdzie pieprz rośnie. Skoczek zbił? Okej, zbijam chociaż jednego pionka. Pozycja na pewno jest przegrana. O rety. Tu mam jeszcze zasłonę. Uciekam. Tego wezmę, to jeszcze się jakoś tam chyba poratuje, co? Z powrotem. A no to teraz wymieniam, to wygrywam. Mam cię. Wyjście z wora, moi drodzy, przecież to jest. Wyjście z wora to jest easy, co nie? No tutaj to już dam radę, co nie? Mogę tam wszystko zagrać, no niech będzie tak. Masakra. Wyjście z wora to jest po prostu jedyne, co ja potrafię w szachach robić. Kompletnie przegraną miałem. Udowodnię wam to z silnikiem. To się czuło. A to już sobie kombinowałem hetman D2. Okej. No, czarne są dobre w tej pozycji. Zmiodek pozycja dla czarnych. Tak. Król ucieka. On trochę tu kombinował za bardzo, ale dalej ma bardzo dobrą grę. Jak widać. To był błąd. Bo co, bo jest bicie. A ja planowałem sobie tak zagrać. I co? Król tutaj. I co, i skoczek nie może uciec? Po prostu tak gra. Czyli, przepraszam, pozycyjnie cały czas. No nic, ciekawie. Skoczek na A4. No tu kombinowałem oczywiście. Nie ma jakichś poświęceń jeszcze. O, to jest lepsza moja? Skoczek D5 przeoczyłem. Co to za ruch? No jeżeli tak, to C6 po prostu. Ha, widzicie? Też przeoczyłem opcję, jak widać. No, silnik prawdę ci powie, taktyczną na pewno. Tak. Król zaczął uciekać. Zbił. Coś lepiej mógł? Już zabije B6. Dobrze. Zrobił. Zbił. Tutaj. Tak. No nie, moja lepsza? Serio?
Tutaj zbić. Ajajaj, Krzysztof na C6. Proste zagranie. No nie widziałem. Zasugerowałem się tym, że on musi zbić. No i właśnie to jest to czasami. Widzimy, że on, przeciwnik nam czymś grozi i od tego uciekamy, zamiast spróbować mu skontrować, co nie? Na C6. No nie widziałem, nie widziałem. Miałem minutę 20, to jeszcze kawał czasu przecież. To można się wyspać i napisać książkę, no. Bicie, bicie. No to już zaczął szanić, nie? To ten ruch już słaby, słaby. Nie wytrzymał. Mógł jakieś tam ostre. No to tutaj by się naprawdę posypało po F4. Strzał, strzał. Tak. No odszedłem. Za dużo już pozwolił. Bicie. Tak, no tutaj już luz. I podstawił, nie? Zagrał najgorzej jak mógł w ogóle teraz. Cyk, cyk i cyk. A resztę widzieliście już, nie? Także, dobra. 3 punkty. 3 punkty są. To nie jest źle. O, niektóre pary są nierozłączne, zupełnie jak szachu się wyjście z wora. To prawda. Wyjście z wora to często się udaje. Janek przegrał. Janek z kimś przegrał, słuchajcie. No dobrze, jesteśmy po 6 rundach, są 3 punkty, lecimy. CM. Meksyk. No widzicie, teraz dają mi zawodników takich trochę słabszych rankingowo. To wszystko dlatego, że w pierwszych rundach miałem zacnych. No, obronę nowoczesną już wypadałoby tutaj coś zakończyć w końcu pozytywnie, bo no, ileż można po prostu przegrywać, chociaż pozycje były fajne. Skoczek. No to skoczek. No i co? E5. Kultura gra. Przepchasz, zbijesz, zostawisz. Zbijesz, tak sądziłem. Wszyscy bijecie, idziecie na uproszczenia. Zero ambicji w was. Teraz Krzysztof to dobrze rozegraj. Dobra, wyprowadzę sobie końca. Wstawię go tutaj. Wstawię go tutaj. Atakuję pionkę. Chcę go wziąć. No i co? Chcę wziąć pionka. I go wezmę. Jak tutaj zagrasz, to... Tu wezmę tym. Ho, ho. Dobra. Nie wiem, o co chodzi z królem Pawłem, nie mam pojęcia. Nie oglądam Pawła za bardzo, więc nie orientuję się w jego powiedzonkach. Wybił. I tu już mi się podoba, moi drodzy, bo już mam fajne opcje. Ciekawy jestem tylko. On nie wymienił hetmanów, a to ciekawe, to ambitnie, ambitnie. To mi się podoba. Gram tak i chcę wejść na F4. Nawet za cenę pionka czasami. G4 może go osłabić, zawsze mogę wrócić oczywiście. Ale goniec D3 według mnie słabe. B4 tu jest na pewno dobrym ruchem. No tak, to co? To chyba tu. Goniec F6. Ta wymiana gońców jest dobra czarnymi. A że GM grają bez. Ale to nie jest GM w tym wypadku. No dobra, tak. Jeżeli G4. A, G4. Aha, moment, bo chciałem tutaj zagrać. Okej, no to może nie jest tak źle. Nie wieża D8, wieża E8. Jak tak zagra, to zagram tu po prostu, oddam pionka. Tu zagram. To jeszcze lepiej. Gram teraz mimo wszystko na F4. Dobra, jedną wieżę trzeba wymienić. Zagrać tak, zawsze skoczkiem przerzucę. Aha, on mi tu będzie chciał wejść. To będzie niebezpieczne. To on teraz się prostuje. No, będzie trzeba tak, po G3 zagrać tu, on tu i tam.
Hetman B4 mi się chce zagrać. Albo tak w ogóle uciec. Długo myśli. Nie gra na wysokim poziomie ten gość. To też wyczuwam strasznie. Tylko ja też nie gram jakoś mocno. No właśnie, właśnie. No tu muszę wybić. Różnobarwne gońce. Co? Tego to się nie spodziewałem. No dobra, gram skoczkiem. I co teraz? Bicie, bicie. To jeszcze wieża się zaplącze, mam nadzieję. Tam jakieś opcje są. I tu są też opcje. Czy podstawi, zagra goniec D3? To się okaże w tym odcinku, moi drodzy. Raczej wybicie, wybicie. Co, E5? Nie, chyba nie, E5 tu. Dobra, nie podstawił, ale C6 mam. No ale chwila. Tu gram tak i mam chyba wygraną. Chociaż wieża się plączy. Jak zagra gońcem, to zbijam. Potem tu i tu. Mam go. Jak zbiję tym, to ta wieża ucieka. Chwila. Jakieś E5. No wieża chyba nie ucieka, co? No to nawet chyba tak mogę. Spokojnie. Tak mi się wydaje. No dobra, teraz biję. Patrzcie go, jeszcze chce mnie zamatować. Ja mam zasłonę hetmanem. Na F8 jeszcze tutaj pilnuję i zasłonę hetmanem na E5. Na szczęście. W takich sytuacjach to najprościej trzeba grać. Okej, mamy to. Mamy 4 punkty na 7. To jest przyzwoity wynik na ten moment. Jeszcze dużo partii przed nami. Tak, znaczy ja znam Pawła 9-2. Oczywiście, że znam. No jak ktoś lubi go oglądać, no to go ogląda. Paweł gra bardzo dobrze w szachy, bardzo dobrze. On sam, jak sam mówi, z debiutami jest na bakier, ale rozumieć szachy bardzo dobrze je rozumie. Labrio, to nie jest tak, że ja zostałem streamerem. Ja się tak nie nazywam, ja bardzo rzadko streamuję. Bardziej wrzucam filmy na YouTubie. A czy kogoś trenuję? Trenuję, ale też nie za dużo osób, nawet bardzo mało, z własnego wyboru, bo naprawdę robię bardzo wiele innych też rzeczy w swoim życiu i no, coś trzeba wybierać. Ale przez wiele, wiele lat też bardzo dużo indywidualnie ćwiczyłem zawodników. Na razie troszkę od tego chciałem odejść, ale też na 100% tak się nie stało. Dobrze, moi drodzy, no mamy to, no co? Jest okej. Runda 7. Sprawdźmy, czy ktoś gra jeszcze. No grają. Czy gra Janek? Nie widzę Janka. Chwila, coś mi tam przemknęło. Polska flaga. Byniolus gra. A czy gra Janek? Może już Janek skończył. Zaraz zobaczymy na tabelkę. Gdzie jest Polish Fighter? O, ja się plączę w oczach. Tak, na treningi też mam mniej czasu, oczywiście. Sam już siebie tak za bardzo to nie trenuję. Ale staram się do fizyczności troszeczkę wrócić przede wszystkim. Janek przegrał drugą partię, moi drodzy. Ma 5 na 7, a ja mam 4 na 7. No ale z Jankiem nie zagrał. Kogo by tu podejrzeć?
Tu gra jakiś polski zawodnik. A, Kasia gra. Pozdrawiamy Kasię. Kasia gra kolorem. Niestety czarnym. Okej. No zobaczmy tutaj jakieś wysokie rankingi. Co tu się dzieje? Remisik, nie? No tak, to już jest remis, 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 remis. Odświeżamy. Jaki jest mój rekord tyle? Tutaj 7 punktów. Kiedyś zdobyłem 7 punktów, ale jeszcze jak przypomnę, bo to ważne, było 10 rund, a nie 11. Tak, siódemeczka to jest mój rekord. Ile w ogóle zostało rund? 4. Zerknijmy. Tak, tutaj w tej końcówce chodzi o to, żeby tego skoczka pewnie też ograniczyć mocno. I tak też sobie czarne planują grać, a tutaj za bardzo nie mogą go ograniczyć. Niby jest wygrana, ale to nie jest takie proste. Komputer mówi, że wygrana, ale to na logikę wydaje się, że to jest remis. Dla czarnych dobrze jest, że tu jest dobry róg, czyli goniec jest tego samego koloru. No już ponad 100 ruchów, ciekawe, ciekawa końcówka. I do obrony, i do wygrywania. A tu są jakieś przełomy czasami takie i pionek idzie A3, no właśnie. To jest to. Przepchał. Fiu, fiu. Ale białe znajdują dobre ruchy w ogóle obronne. Nieźle. Ale to już jest trudna pozycja, bardzo trudna. No i chyba czarne wytempowały. A nie, białe sobie chodzą w miejscu. Ale jaja. Bardzo dobrze białe się bronią, muszę przyznać, naprawdę. Już remis. A już to jest wygrana. Remis. Ja cię kręcę. Piękna obrona. Trzeba by się zastanowić, jak wygrywać taką końcówkę. Trudne końcówki, trudne na pewno. Kolejna partia. I M, moi drodzy. Lecimy. No dobra, A4. Już A5 może fajnie tego skoczka stłamsić. Po wybiciu chyba pionkiem otworzyć wieżę należy. Serio, tak? Można? Pytanie, czy zbić?
No zbić to, no na co czekać. No hetman e2, on c4. Ja tu, on pewnie tu plaśnie coś. Ja tu, tam. No dobra, idziemy. Bo skoczek na c6 może sobie fajnie stanąć, dlatego też w ten sposób chcę zagrać. No i tak. Nie wiem, co to za poza, ale możliwe, że czarne są ok. Zagrajmy normalnie, czyli wyprowadźmy figurę. Może tak w ogóle teraz? Wygląda to ciekawie i ostro przede wszystkim. Tutaj? No mądrze zagrał. Tak. Się komplikuje, co nie? Dobra, tak, schodzę. Tu będę pilnował. F5 będę chciał zagrać. Aha, on może w ogóle tu zbić teraz. Tym skoczkiem może zbić. Nie, nie może, bo tu jeszcze mu wisi. To w ogóle tak chyba plasnę mu za chwilkę. I F5. On tak może zagrać. Niestety. Dobra, tu może zbić. Idziemy tak. Idziemy na F5 i tutaj. Na maksa. Nie ma co czekać. Tutaj to jest nieistotne. Okej. Tu grozi po prostu bardzo dobre bicie teraz. Mam nadzieję, że masz problemy, drogi przyjacielu. Bo tu już jest piękna bateria na króla. I jeszcze podwisa skoczek. No jeden szach jeszcze chyba nikomu nie zaszkodził. Pytanie, czy tu? Nie, no chyba tu. Czasami dokładność na H2 może mieć znaczenie, ale w tym wypadku chyba nie ma, na szczęście. Tak mi się wydaje. W ogóle można plasnąć tu i tutaj w ogóle i będzie koniec gry. Wydaje mi się, że nie ma wyjścia. Bo jak zagra tak, to ja wezmę skoczka tu i tu. No to jest grana partia, słuchajcie. No to tutaj. Szybka akcja. I bije tu. Po zawodach. Dlaczego? Co? Nie no, chyba. Co tak? Tutaj nie ma szacha. Jeszcze dokładnie muszę pomyśleć. Może tak wystarczy? Chyba tak wystarczy. Miejmy nadzieję, że tak wystarczy. Już w takich momentach to dokładnie trzeba pograć. Dokładnie, dokładnie. Tak, moi drodzy, wygrana. Wygrana. Krzysztof dobrze to policzył. A słuchajcie, z IM-em 27 ruchów, co nie? A już zobaczmy. I to z niezłym IM-em. Kurczę, fajnie. Dobrze. Tfu. Idzie. Tak. Zobaczmy, gdzie tam błędy były. Z jego strony chyba, bo. Chyba, że z mojej jeszcze. Tak, goniec E2 każe grać, ładnie uciec i trzymać tutaj diagonalkę. No a to niuanse pozycyjne, ale tu mi się podobało. Tak zagrał. No i dobra, bicie w przelocie, jest ok. On tak, dosyć forsownie, tak? C4 musi. I co? Aha, można tak zagrać było i po wybiciach do samego końca odbić tu, ale on tu i tu i tu i. Skomplikowane. Niech będzie tak, jak poszło w partii. Goniec G5, od tego się zaczęło. Jestem, wiecie co, z czego zadowolony? B4? What the, co? Na taki ruch bym nie wpadł. Ale dobry ruch. Pionek wysoko, nie można być w przelocie. Ja jestem zadowolony, że zagrałem F4. Bo tutaj się robi. On powinien odejść, co nie? Mi się to podobało. Ale ten ruch.
Zły. Tak. Ten też zły, jednak. Jednak, słuchajcie, źle zagrałem, ale on powinien tutaj, co nie? Ale to tak się łatwo mówi. As B. Nie wspomógł skoczka. I tu już ruch przegrywający, co nie? Z jego strony. F5 wygrywa partię. No tak jak już mówiłem, wyczułem jednak to dobrze. No cóż, mogę powiedzieć, nie popełniłem jakichś chyba tutaj wielkich błędów. Jestem zadowolony z tej partii. No tak można grać, słuchajcie, nie? Jak jest forma. Wyjście z wora było zagranie z kramnikiem, było wygranie z arcymistrzem, z jakimś innym, z innymi silnymi zawodnikami. Na razie jest pięknie, no. 5 na 8, moi drodzy. 5 na 8. 5 na 8. Dzisiaj dobre Title Tuesday. Odpukać. Na razie dobre. Jeszcze 3 partie. Zobaczmy, jak tam jeszcze grają najlepsi. Hikaru Bortnik. O, oni często grają ze sobą. Hikaru białymi. No, to Hikaru wygra. To dwa pionki. Technika. Technika. A chociaż to jeszcze nie takie proste, bo tu powinien wybić. I co teraz? A, złapał go. Złapał go. Nie no, tu już Hikaru. Co? Ale jeszcze ma wieżę C8. Jeszcze musi uważać. A, mądrze, mądrze. Skoczek ucieka. No dobra, wygrana partia. Bortek jeszcze próbuje. Tu już Hikaru się zadobowi. Nie, no już powinien sobie darować, nie? Ładnie. Ładnie u niego to wyszło. Czy gra ktoś z Polski? Tu jeszcze na końcu sprawdźmy, nie gra. No to pierwszy z brzegu, zobaczmy. Wieżóweczka remisowa. No tak, wymiana jednego pionka to jeszcze bardziej upraszcza pozycję do zremisowania. Tak, to jest teoretyczny remis. Tutaj nie puszczamy. O, teraz to tym bardziej. Tam białe chyba chciały mis kliknąć, mi się wydaje. Okej. Okay. Elianow Paweł. Gra skoczkiem. To jest remis. To jest teoretyczny remis. Wbrew pozorom, obrona skoczkiem jest bardzo łatwa, aniżeli gońcem. Gońcem jest trudniejsza. Na wieżę. Wiadomo, że będą próbować tutaj czarne wygrywać, ale kiedyś mi się udało, słuchajcie, wygrać taką końcówkę i to z mistrzem międzynarodowym, jeszcze jak byłem dzieciak. Znaczy, no tam taki tam student, powiedzmy, młodszy. I wygrałem z mistrzem międzynarodowym taką końcówkę, ale tylko dlatego, że on nie potrafił, przeciwnik nie potrafił zareklamować. Znaczy, nie zareklamował remisu i przegrał na czas, a nie było czasu dodawanego bodajże wtedy, jak graliśmy. Ale to nie była moja wina, tylko przeciwnika. Mógł reklamować. Nie wiem, na przepisach się nie znał, czy co. Nie mam pojęcia. Nieistotne. Okej. Lecimy dalej, moi drodzy. Jest dobrze, na razie jest bardzo dobrze. Pięć na osiem. No i znowu przypomnę, że cieszę się bardzo, że zagrałem z Władimirem Kramnikiem w pierwszej rundzie. Bardzo się z tego cieszę. To był mistrz świata w szachach. Nie byle kto. Hikaru walczy znowu o pierwsze miejsce. Ciekawe, ile razy Hikaru wygrał ten Title Tuesday. Masę turniejów pewnie wygrał. Aha, po 8 rundzie jest, wiadomo, mała przerwa zawsze. Między 50 a 60 turniejów wygrał? Wow.
Wow, robi wrażenie. Za pierwsze miejsce zawsze było 1000 dolków. To mu zaraz policzymy, ile wygrał 1000 dolarów. Z 50 koła, nie? Da się żyć. Nie no, Hikaru to jest zawodowiec. To jest zawodowiec, gość. No dobrze. Jest nas trochę więcej, moi drodzy, teraz przypomnę jeszcze raz nieoficjalnie 3 czerwca robię zjazd szachusiów w Olsztynie dla osób dorosłych. Zapraszam już z tego miejsca. Komunikat jeszcze nie ma komunikatu, ale no, będzie sympatycznie, będzie turniej, będą jakieś tam pucharki, miła atmosfera. Szykujcie sobie noclegi i kilkanaście godzin dobrej zabawy przy szachach i nie tylko. Jakie elo będą mieć ludzie? Na pewno będą też zawodnicy mocniejsi, mojego pokroju i nieco słabsi, ale to zwykle na turniejach bywa tak, że jest pół na pół. Znaczy nawet więcej. No 70% będzie osób takich do trzeciej kategorii, czwartej, piątej. Bez kategorii jest dużo osób przyjezdnych, więc spoko. Ja tam też nagrody tak rozdzielę, żeby była szansa na wygranie właśnie w tych kategoriach niższych. No ale to nie o to chodzi, prawda? Chodzi o spotkanie głównie, więc to jest turniej niewliczany do żadnych rankingów, więc czysta zabawa przy zimnych napojach, miłej atmosferze, muzyczce. No wiecie jak jest, no. Ciepło będzie już, myślę, przyjemnie i sympatycznie. Nie, kategorii nie da się zdobyć. Nie, bo to jest turniej taki 4-godzinny i potem after. 4-5-godzinny, no 4 gdzieś. No szachy łączą, tak. Co ciekawe, że wam powiem, że na właśnie zjeździe będą dwie lub trzy szachownice takie transmisyjne. Pierwszy raz coś takiego się zdarzy, bo jeden tutaj z widzów robi wspaniałą rzecz z szachownicą, ale będziemy ją transmitować u siebie lokalnie, ale jakieś tam nagrywki pewnie też zrobimy. I lokalnie będzie można też sobie patrzeć na żywo, jak na pierwszych trzech deskach będziemy sobie grać. Świetne szachownice składane elektroniczne, coś wspaniałego. Także już zapraszam. Pewnie zaczniemy około 16, coś takiego. No, słuchajcie, no już trzecia edycja, było bardzo fajnie. Było bardzo fajnie, ludzie z różnych zakątków Polski, nie tylko, się zjawili, więc było mega. Trzeci czerwca, sobota, planujcie sobie, moi drodzy. Sorry, zerknąłem w komórkę. Mamy jeszcze trzy rundy. Trzy jeszcze rundy. Mam nadzieję, że dobre. Póki co, po tych 8 rundach, te partie były całkiem. Więc aby utrzymać ten poziom, to jest ważne. No, będziemy się starać. Od której do której godziny 3 czerwca? Myślę, że od 16, bo tego samego dnia w ogóle jeszcze robimy turniej przedszkolaków od rana, ale to nie koliduje. Tam przedszkolaki się skończą góra 15, myślę, może wcześniej trochę. I myślę, że od 16 do, no tak na spokojnie, z małymi przerwami, bo tam wjedzie pizza jakaś pewnie, coś tam jeszcze wymyślę. Więc 4 godzinki trzeba sobie tak liczyć. Ale jeżeli ktoś chce przyjechać z Was, no to proponuję zarezerwować od razu nocleg. To będzie na spokojnie wtedy. Można sobie pograć w te szachy. Ominęło Cię to retip, że grałem z Kremnikiem. Dobra, jest E4. Dobra, jeszcze raz G6. Okej, D6.
F4 to jest ostry ruch. Dobrze, gra gościu. No dobra, lecimy tak. Koń E4. Niech będzie. Koń E4. Tutaj, żeby... Tutaj fajnie byłoby dobrze zrobić wymianę. Nie chcę grać A5, bo puszczę gońca. To były z tym problemy kiedyś. Już bardzo ostro, wiecie, to już jest koło myja w tej pozycji. Skoczek D5 lepsze. Ale C4 i co wtedy? Jak mi zagra tu, zagram mu tak. Na E6 trzeba uważać. Bardzo dokładnie tutaj trzeba grać. No właśnie, wchodzę w takie zawsze ostre warianty. Znacie mnie. Mógłbym też C5 sobie zagrać w sumie. Bo jakieś D5 inne. To w sumie jest ważna partia. Zresztą jak każda. Aha, tutaj grozi bicie. Okej. Dobra, wybijemy. Zrobię tą roszadę w końcu. Hetman wleciał tędy. Chce mi dać mata. Aha, tu będzie groziły, tu będą groziły nieprzyjemne rzeczy. Tak, zagramy. Spróbuję wymienić hetmany. No bo tutaj jest bicie i skoczek G5 jest groźne. Wymienił jednak. To ciekawe. O, tak. I co, bicie na D6? Możliwe. Wow. To tutaj bije na E5, rozwalam centrum przecież. Żeby ten skoczek mi się nie zapultał. A tu on zbija? Dobra, tutaj. Skoczek zbija. Nie wiem, czy ja to dobrze policzyłem. A dobra, zbił tym na szczęście. Co tak? Wchodzę ładnie. Wydaje się to dobre. Ryzyk fizyk. Wieża C1 może jest i tutaj, tutaj. A może jest tu nawet bicie. Kto wie. Wieża działa. Tak jakby mi się tu polepszyło, tak czuję w kościach. Goniec C2. Tu bicie gońcem. Jednak tak, ale to ja mogę tak teraz? Kurczę, mogę czy nie mogę? Mogę tam, biję na A4. Bo jak on zbije tu, ja biję tam. Taktyka. Jak on mi zbije tu, to ja zbiję, już w ogóle jestem w domu, bo goniec dobrze działa. Dobra, uciekł. To też jest dobre zagranie z jego strony. Muszę tak. Właśnie ze skoczki może. A zawsze mam EF5 tak awaryjnie bardzo mocno, nie? No dobra, tu. Hop. Jak skoczka na D5 wstawię, to w ogóle jesteśmy w domu. Aha. Dobra, tutaj bronię twardo. Skoczka mi stąd nie może chyba zaatakować za bardzo, nie?
Lecę do góry, zawsze obronię. H6 się przyda. Koniec F8, twarda obrona, wyjście z wora. Czy to nie jest nawet wyjście z wora? Dobra, tak, jeżeli zagra tak, to chyba mam taki ruch nawet. Bardzo silny. Bardzo silny ruch, bo wchodzę tu skoczkiem. On nie może zbić. Mam skoczek D5. Chcę wymieniać w ten sposób. Słusznie. I tak. To bije. I go do góry. Go. Tutaj wszystko wisi. Jest to wygrana pozycja. To jeszcze trzeba wygrać. Jak to mówią. Jak zagram tu, też wygrana. Tutaj chyba jest taka ładna wygrana nawet, bym powiedział. No i co? I zagram tak i wezmę tego pionka. Dwa pionki więcej w wieżówce, no to to jest wygrana, tylko odpowiednio jeszcze trzeba pograć, a to już bezpieczna wygrana. O, to nawet jeszcze jednego pionka wezmę. Chcesz bata, co? Tutaj już się nie dam. Tu już się nie dam. Mamy to, moi drodzy, 6 punkcików z 9 partii. 6 punktów z 9 partii, ale nowoczesna weszła teraz, słuchajcie. Ciekawe, czy ja tam byłem gorszy, nie? Zagrał ostro, ostry wariant z F4. Wow, 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 6 punktów z 9. Słuchajcie, brakuje jednego punktu do wyrównania rekordu, co by było fantastycznym wynikiem, ale spokojnie. Zobaczymy, jak silnik ocenia tutaj moją grę. Dobra, tak. No wiadomo, gorsza. E5 już jest o wiele gorsza. A czy skoczek E4 jest ok? Nie jest ok z powodu hetman B3. No, problemy tutaj, problemy. Muszę coś zmienić w tej pozycji, bo tak nie można grać. A tu, jak tu trzeba grać w tej sytuacji na przyszłość? C5 trzeba, C3 i co teraz? CD, CD. Aha, trzeba bić tu i tu. Dobra, to trzeba zapamiętać. Potem A5. Działo się. Ale on tak właśnie wymienił, co nie? Te hetmany, co było dla mnie bardzo dobre. I tak już tu można grać. Okej. Okay. No, się znalazło dobre posunięcie. Skoczek D3 każe zbić tutaj. Jeszcze się trzyma. Niby remis jakiś, ale zobaczcie, no dlaczego remis, jak mam pionka więcej. Ha, coś tutaj źle zagrał. H4, co trzeba było grać? H3. Ja nie wiem, co ten silnik w ogóle gada. No i tutaj pioneczek. Skoczek E5? A, sprytne, bo jest wieża D1 na samym końcu. Wow, tego nie widziałem. Po prostu asekuracyjnie zagrałem na pionka więcej. Tak, tak, tak. Tu. No i tu się trzymało. Co ja w ogóle zrobiłem, słuchajcie? Gońcem trzeba było zbić. Po biciu jest mat.
No nic, dobra. I M, słuchajcie, jedziemy. Tamta partia wyszła, wyszła. C5. C5 to D5. Szacha damy. Nie mogę tak zagrać. Zawsze mnie to fascynowało. Dlaczego nie mogę tam zagrać? Mogę. Dlaczego nie? H3. Wiem, że króla osłabiam. Ale tu figurami jestem blisko. Dobra, skup się, Krzysztof. Tak właśnie grają. Nie wiem, jaka jest idea tego, żeby właśnie chyba faktycznie osłabić, mieć jakiś punkt zaczepienia. A to wtedy gram tak i tak. No nie wiem, zobaczymy. Gość myśli. Myślący zawodnik. G5 jeszcze się trzyma, koniec F4. No to mnie zaskoczył, bo ja to biję. F4. Chyba mocne. I hetman F3 będę chciał zagrać. E5 też jest ciekawe, ale to trzeba przygotować. Tak, dwa ruchy. Wystarczy zrobić dwa ruchy i będzie wszystko blisko. Tak sądziłem, że coś tu będzie kombinować. Dobra, chwila, Krzysztof, myśl teraz. On zbije i zagra mi hetmanem tu. Wtedy tak? Dobra, przyjąć ofiarę trzeba. Mnie atakuje. F5. Ha, szacha mi dam tutaj. Moment. Ale tak nie mogę zagrać. Tu. Tak. Zbiję. Tu. To może być dobre. Król G2. Czy król G2 jest dobrym ruchem? Kurczę, no musi być dobrym ruchem. Albo coś przegram, albo nie wiem, ale wydaje mi się, że ten ruch jest dobry. Bo goniec G4, wieża H1. Jak już zagram wieża H1, to jest mój. Szukam wygranej, nie szukam remisu. Chyba, że takie ruchy jeszcze jakieś wchodzą. A to wtedy tutaj. Po biciu jakieś tam gońce wjeżdżają. Są niebezpieczne rzeczy. Jeszcze zszedłem z takiego szacha nieprzyjemnego przy okazji. Król G2, wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Tak mi się wydaje. Chodzi o to, że jak on zbije gońcem, to ja gram tak. Jak on tutaj, hetmanem. Tak sądziłem, ale to chyba mam teraz wieża H1. Chwila. Jeszcze się przyjrzę. Tutaj. On zagra tak. To są kłopoty. Nie, to są kłopoty. Wieża H1. Wieża H1.
Król wraca do łask. G2. Aha, tu mnie atakuje, muszę się bronić. Muszę to bronić. F5 nieprzyjemne, bo tam wieża wjeżdża. Brakuje tempa. Chyba koniec D2 było lepsze. No właśnie. Dobra, muszę wyprowadzić figurę. Oddaję. Aha, no zawsze mam wieża E1 jeszcze. Tym. Nie no, jaki remis? Panie. Jaki remis? Wiem, że tutaj trochę odzyskałeś, niestety. Ładnie gra, muszę przyznać. Tu? Tu? Dobra, czasu. Czas. Goni nas. Tu trzeba czasówkę. Czasówkę odwalić. Mam. No i co? Wezmę chociaż jakiegoś pionka, bo powiem wam. No trzeba brać pionki, no pewnie. No dobra, wygrywam. Mam cię, gościu. Mam cię, moi drodzy, rekord. Rekord i jeszcze jedna partia. Wyrównany rekord. Co za w ogóle Title Tuesday dzisiaj, nie? 7 punkcików już jest na koncie, moi drodzy. Ajajajajaj. W tym krytycznym momencie tylko zobaczę, czy tam dobrze pograne. No chyba dobrze, skoro wyszedłem z tego Worencjusza teoretycznego. Tak, i co? Bicie tu. No wygrana, bić trzeba, tak? Król G2, najlepsze ruchy. Wieża H5, wieża H1. No najlepsze ruchy, słuchajcie. No dobrze, dobrze, Krzysztof. No możesz być z siebie zadowolony dzisiaj. Już jest bardzo dobrze. 7 punktów, słuchajcie. 7 punktów. Nawet zobaczę w tabeli, gdzie jestem, bo nigdy tego nie czynię. Jestem wysoko, 43. No to co, jedziemy po 8 punktów, nie? Jedziemy po 8 punktów. Ale jaja. Ale jaja. Rekord wyrównany. Ajajaj, dobrze. Jest dobrze. Jeszcze jednego gościa i w ogóle rekord będzie wyśrubowany. Jeszcze jedną partię wygrać. Ale to i tak jest bardzo dobrze, słuchajcie. Nawet jakbym teraz dał klapę jakoś, tfu, to jest wyśmienicie. To jest wyśmienicie. I tak już jest pięknie. Po dwóch słabych Title Tuesday na początku, w końcu jest piękne odbicie i to naprawdę te partie, no wiem, dużo błędów też, ale coś tam zauważam już na tej szachownicy, coś, no jakby to powiedzieć, zawsze się dobrze gada, jak się wygrywa, co nie, ale jest dobrze, ale to człowieka cieszy, nie, niby gramy o pietruchę, ale dobrze, słuchajcie. No dzień dobry, Mateuszu. Pierwsza partia z Krabnikiem, potem arcymistrz na rozkładzie. No fakt, nie było więcej arcymistrzów, ale też dobrzy zawodnicy. 2700, ponad 2800, prawie się zdarzali. I Emowie na rozkładzie. No coś pięknego dzisiaj, słuchajcie, coś pięknego. No takie odcinki to każdy lubi, co nie? Ja tym bardziej. Ile kasy jest za 40? Nawet dopłacę, jak będę, słuchajcie, jeszcze 10 oczek wyżej. Jest dobrze. Cieszymy się i lecimy dalej. Jeszcze jedna partia.
A, jeszcze jedna partia. Siedem punktów, słuchajcie. Dawno tak nie było. No, zobaczymy, z kim nam przyjdzie grać. Mam nadzieję, że z jakimś GM-em. Ja sobie sam zaimponowałem. Panie Pawle, 7 punkcików jest. I mamy. Grałem z nim wiele razy. Dobry jest gościu. No, to jest mistrz Azerbejdżanu w ogóle. No, ale w zasięgu teoretycznie. Co tu grać na takiego tuza? Dobra, nie chcę tutaj jakoś. Aj, no dobra, niech będzie te G6. No, jak już dzisiaj te G6 gram cały czas. To jest ryzykowne zagranie na niego. Ale co tam? Jedziemy. G4. No dobra, już mnie jakąś teorią wita. Szybką. Chyba H6, bo jak jakimś pionkiem pójdzie, to zawsze przepcham. Szybki jest, szybki. Raz z nim wygrałem białymi, ale raz też przegrałem, pamiętam. Miałem z nim już potyczki. Walczymy o wyśrubowany rekord, moi drodzy. Jakby cię tu poczęstować? Na razie kulturalnie może E6 z planem takim. On się też tak sprytnie ustawia, trzeba przyznać. Czy taki ruch mogę zagrać? Tak dostanę, to wtedy tu. Tu. Skoczek F6 chyba. Roszady jeszcze nie mogę zrobić. Ale po F3 uderzę mu w centrum. E5? E5 mu uderzę. On tak może teraz, co nie? A nie gra. No to co, Bach? Wymiana wież, jednak. I gdzie ja jestem teraz? W sumie to nie wiem, gdzie ja jestem. Wracam. Przestawię skoczka, bez roszady jestem. A, i zamknął mnie. Ale dobra, to może do długiej roszady będziemy dążyć? Nie wiem, w sumie. Zagramy tak. On B3 pewnie jakieś kopnie. Dokładnie, no figury muszą grać wszystkie, więc gram konia 7. Pytanie teraz, czy dążyć do długiej roszady. Spróbuję zagrać tak, jakbym chciał zagrać długą roszadę. Więc gram długą roszadę, muszę wieżę wprowadzić na H8. Czy co? Wrzucę mu remis. Ciekawe, czy się zgodzi. O kurde. Tu mi atakuje skoczka. Ale muszę zagrać koń A8. Ale głupi ruch, nie? Tam muszę uważać na strzała. Już to widzę. Tu mnie atakuje. Mądrze to robi, mądrze. Wieża H8. Tak, zagram to w ogóle. Ma goniec A7 takie dziwne. Ajajaj, tu się robią problemy. Tak, muszę chyba. Niestety. Otwieram mu wieżę, ale co mogę zrobić? Moja pozycja jest zła. To jest pewne. Nie z takich worów się wychodziło. Czy to pogra nie tak? Trzymamy. A, tu jest. Ajajaj. I co, mam zbić tutaj? To nic nie da. No masz mnie, no masz mnie. Tak. Tak. No nie można tak grać. Tutaj. No masz mnie, no. Szkoda. Ale co, bić tu i cierpieć? No słuchajcie, no tak, no co, no trzeba cierpieć. No nie mam innego wyjścia raczej, a to i tak jest wór totalny. Skoczka wstawię tutaj. Wór totalny, ale co mi pozostało? A, tutaj jest jeszcze bicie. Tego nie dostrzegłem. Proste to było, nie? Dobra, przegrana. Za bardzo już się podjarałem tymi 7 punktami. Też pograne słabo. No tutaj.
Szkoda. Szkoda, no niestety, arcymistrz to arcymistrz. Następnym razem będę walczył o większą ilość punktów. No, dokładnie. No dobra, trzeba poddać sobie, bo ten goniec ma problemy. Pionek wisi. Trudno. Trudno, ale tak jestem bardzo zadowolony. 7 punktów, naprawdę. Ta partia była najgorsza, nie? Ta partia była najgorsza. No ale rekord wyrównany. Zobaczę tylko, kurde, jak to w debiucie. Można było jeszcze sobie lepiej zagrać. Czy H6 jest ok? Tutaj, panie Stockfish, jest ok. Lubię takie pozycje, wiecie? Bardzo lubię. Ale przeciwnicy też je lubią. Skoczek B6 każe grać. Przestawić się skoczkami. No można kombinować. E5 chyba złe, jak widać. Koń H7. Dlaczego ja koń H7 nie zagrałem w ogóle? Ej, w sensie. Tutaj podważam tego pionka. Ale kompletnie nie wiem, co mi odbiło, że wróciłem tutaj. No i to takie właśnie drapanko. Roszada. W ogóle nie dostrzegłem tego, że hetman F2 jest bardzo ładne. B4 można było zagrać i A5 trzymać króla w centrum w sumie. Też do gry myślę, że jeszcze dużo. Dziękuję, Raidman Mucha. Dzięki, dzięki. A, no to co? W tej sytuacji zagrałem jak idiota. Król B8 trzeba było i tutaj pozwolić mu na to, nie? A to się okazuje, że to nie jest takie złe dla czarnych jednak. Bo tu jest jakaś gra. On raczej tego gońca by nie poświęcił, ale jestem po prostu... Żal, du. Żal, wiecie co. Się ugryzłem w język. No nie, no tutaj sztopa. No dobra. Ale jest pięknie, jest pięknie. 7 punktów zrobione, trzeba być zadowolonym. Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że się dobrze dzisiaj bawiliście. Dzięki serdeczne. I do zobaczenia następnym razem.